Witam. Dziś dam Wam prosty przepis na przyciągnięcie lepszej przyszłości. Zabierze Wam to tylko kilka minut przed snem. Jak zazwyczaj wyglądają nasze chwile tuż przed snem, wszyscy wiemy. Kładziemy się z głową pełną myśli na temat naszych zmartwień, problemów, pilnych spraw do załatwienia. Często są to myśli przepełnione lękiem czy cierpieniem, i z takim kołowrotkiem w głowie zasypiamy. I co się wtedy dzieje podczas naszego snu? My śpimy, ale nasza podświadomość nie śpi. Ona pracuje całą dobę. Więc my spokojnie śpimy, a podświadomość programuje naszą rzeczywistość według naszych myśli, które zasialiśmy w naszych umysłach tuż przed snem. Budząc się następnego dnia, wpadamy w dzień pełen porażek, zmęczenia, problemów. Czy istnieje szansa, aby to zmienić? Na szczęście istnieje. Zauważyliście na pewno, że bywało w waszym życiu tak, że z powodu zmęczenia lub nagłych spraw zapominaliście o problemie, który was dręczył. I on znikł. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że przestaliście karmić podświadomość myślami i emocjami, które dotyczyły tego konkretnego problemu. Podświadomość bez pokarmu, którymi są wasze myśli i emocje, nie ma nad czym pracować, czyli problem znika. Czy znaczy to, że wtedy wasze życie polepszyło się i zaczęliście żyć jak w bajce? Nie, niestety nie. Bajka nie stała się waszą rzeczywistością. Bo fakt, zapomnieliście o problemie i on znikł. Ale zapewne pojawiło się 10 nowych problemów na jego miejsce, nad którymi w myślach bardzo pracowaliście, karmiąc je strachem, lękiem, gniewem, przerabiając je po milion razy w waszych głowach, szczególnie przed zaśnięciem. Dam wam 4 kroki, które odmienią ten stan i przyciągną lepszą rzeczywistość. Ale uda się to tylko wtedy, kiedy będziecie praktykować je każdego dnia, układając się do snu. Wtedy nakarmicie waszą podświadomość tym, co pozytywne, i ona podczas waszego snu nie będzie miała wyjścia i będzie pracować nad tym, aby te pozytywne myśli stały się waszą rzeczywistością. Czy warto podjąć wyzwanie? Naturalnie, że warto. Do stracenia macie tylko problemy, a zyskujecie przyjemną fazę zasypiania, spokojny sen i lepsze jutro. Teraz opiszę wam te 4 magiczne kroki. Krok pierwszy. Kiedy już ułożycie się, czekając na sen, pierwsze chwile przeznaczcie na zwykłe przyglądanie się myślom, które płyną w waszych głowach. Nie oceniajcie ich. Przez kilka chwil przyglądajcie się tylko strumieniowi myśli i pozwólcie mu płynąć, nie angażując się w ten proces. Pozostańcie w roli obserwatora, przyglądając się i nie oceniając. Niech to trwa około 5 minut. Krok drugi. Teraz zatrzymajcie swoje myśli. Starajcie się przez kilka następnych chwil o niczym nie myśleć. Aby sobie pomóc, skupcie uwagę na oddechu. Skupcie się na wdechu i wydechu. I kasujcie wszystkie pojawiające się w głowie myśli. Utrzymajcie ten stan przez kilka minut. Kiedy poczujecie już wyciszenie, przejdźcie do kroku trzeciego. Krok trzeci. Zacznijcie marzyć. Zacznijcie wizualizować waszą wspaniałą przyszłość. Projektujcie najśmielsze marzenia, najbardziej szalone plany. Niech was nic nie ogranicza. Projektujcie wszystkie piękne, ukryte w was pragnienia. I uznajcie je już za spełnione. Kiedy w tej projekcji uzyskacie już pełny obraz tego, o czym marzycie, przejdźcie do kroku czwartego. Krok czwarty. Teraz wejdźcie w stan pustki umysłu i zaśnijcie. Żeby wywołać ten stan, skupcie uwagę na miejscu nad nosem między waszymi brwiami, czyli trzecim lub pierwszym oku,
Nazwy są różne, ale nie o nazwy tu chodzi. Skupcie na tym punkcie waszą uwagę i kasujcie wszystkie pojawiające się myśli. Trwajcie tak w tej pustce umysłu, skupiając się tylko na niej, aż pogrąży was sen. To wszystko, co musicie zrobić. Wiem, że wygląda to na banalnie proste, jest jednak dość trudne i wymaga całkowitego waszego skupienia. Musicie przejąć kontrolę nad waszym umysłem, powstrzymać strumień myśli, co jest mocno skomplikowane, ponieważ myśli są uporczywe i nie tak łatwo nad nimi zapanować. Dlatego podkreślam, że skupienie w tym ćwiczeniu jest bardzo istotne. Kiedy już opanujecie to ćwiczenie, zaczniecie zauważać w waszym życiu pozytywne zmiany i nie będą one przypadkowe. Będą one dziełem was samych, dziełem waszej pracy przed snem. Jeśli pojawią się jakieś pytania czy trudności, skontaktujcie się ze mną na moim Facebooku Sekwencja Zmian lub piszcie w komentarzach pod filmem i na e-mail sekwencjazmian@gmail.com. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.